obecny księża Sabatyni, kustosze tego świętego miejsca, drodzy bracia w kapłaństwie Chrystusowym, umiłowani bracia i siostry. W historii każdego państwa, miasta, wioski, parafii są dni, które wpisują się na stałe w pamięć. Dzisiaj właśnie jest taki dzień, kiedy przekraczając progi tej świątyni, czynimy ją domem Bożym namaszczonym i poświęconym dla większej Jego chwały i ku pożytkowi wiernych. Przekraczając progi tej świątyni, uświadamiamy sobie, kolejny raz podkreślamy, szczególnie dzisiaj, że to tutaj człowiek rodzi się dla wiary, gdy w sakramencie Chrztu Świętego zostaje włączony do wspólnoty Kościoła. To w ciszy tego miejsca dokonuje się wielki akt miłosierdzia względem grzesznego człowieka, gdy podczas spowiedzi odradza się w nim łaska uświęcająca, pozwalająca podnieść do stołu Komunii Świętej. To ta budowla jest również wieczernikiem tchnienia Ducha Świętego, gdy podczas bierzmowania osoba dojrzała w wierze przyjmuje dary tegoż Ducha. Z tej świątyni wychodzą połączeni sakramentalnym węzłem nowożeńcy, aby wyruszyć we wspólną drogę do świętości, żyjąc w rodzinie i wychowując po katolicku swoje dzieci. W tym miejscu wyczekuje Bóg ludzi chorych, ofiarowując im sakrament umocnienia i zapraszając, aby swoje cierpienie połączyli z cierpieniem Syna Bożego, ofiarując je za zbawienie grzeszących i błądzących. W końcu w świątyni znajduje się ktoś, kogo wybrał Bóg, mówiąc jak kiedyś do apostołów, pójdź za mną. Tym kimś jest kapłan, bez którego wszystkie wspomniane dary, jakimi są sakramenty, nie zaistniałyby wśród nas ludzi. W tym miejscu spoglądamy również na patrona tej świątyni, którym jest święty Mikołaj, biskup, o dobrym spojrzeniu, serca i dłonia. To w jego życiu dostrzegamy spełnienie się ewangelicznych słów. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mieście uczynili. W tym miejscu powracamy również do wydarzeń z 19 września 1846 roku, kiedy to dwoje dzieci pasących krowę ujrzało siedzącą kobiecą postać niezwykle jasnej poświęci. Kobieta miała twarz zakrytą dłońmi i łokcie oparte na kolanach i płakała. Na jej piersiach widniał krzyż z Jezusem Chrystusem i zawieszonymi na nim narzędziami mylnymi, młotem i obcynkami. Właśnie z tego krzyża promieniowała niezwykła jasność, która otaczała Maryję. Po chwili kobieta wstała i przemówiła do dzieci, a one później przekazały orędzie pięknej Pani, która wzywała ludzi do zejścia ze złej drogi, mówiąc: jeżeli lud mój nie zechce się poddać, będę zmuszona puścić ramię mojego Syna. Jest ono tak mocne i tak ciężkie, że nie zdołam go dłużej powstrzymywać. Aby powstrzymać karzącą rękę Syna prosiła: a moje dzieci, trzeba się dobrze modlić rano i wieczorem. Jeżeli nie macie czasu, odmawiajcie przynajmniej Ojcze nasz i zdrowaś Maryjo, a jeżeli będziecie mogły, módlcie się więcej. W dalszych słowach wskazała Maryja na szacunek do mszy świętej i potrzebę prawdziwego uczestnictwa w tym świętym misterium. Dzisiaj, gdy dokonujemy konsekracji tej świątyni, wpisujemy w życie te wszystkie treści. To one wypełniają tę świętą przestrzeń i ożywiają ją. To
To one przynaglają nas do refleksji nad naszym życiem sakramentalnym, nad naszym dobrem według przykładu świętego Mikołaja i nad naszą modlitwą chroniącą nas przed gniewem Boga według wzoru i zachęty pięknej Pani ze wzgórza La Salette. Umiłowani bracia i siostry, konsekracja jest ważnym, niepowtarzalnym i historycznym wydarzeniem zarówno w perspektywie przeszłości, jak i przyszłości. Przypomina ogrom wysiłku, ofiar i wyrzeczeń, bez których nie byłoby tej świątyni. Konsekracja jest ukoronowaniem i zamknięciem, a jednocześnie jakby pieczęcią Boga, który przejmuje tę świątynię, swoje wieczne władanie, aby tutaj sprawować swoje zbawcze tajemnice. Szczególnym znakiem tych boskich tajemnic jest ołtarz. I tak jak w naszych domach jednoczy nas podczas posiłków stół, tak w Kościele znakiem naszej jedności jest właśnie on. Wokół niego gromadzimy się, otaczamy go i na nim kapłan dokonuje ofiary Chrystusa, przemieniając chleb w ciało, a wino w krew Zbawiciela. Można zatem powiedzieć, że nie ma Kościoła, nie ma mszy świętej, nie ma komunii świętej bez ołtarza. Dlatego kapłan całuje go z szacunkiem i ogadza, ponieważ on jest sercem świątyni. Zatem ołtarz dokonująca się na nim ofiara Jezusa Chrystusa wpisuje się w naszą drogę ku świętości. Dlatego proszę, szanując ten ołtarz, szanujecie swoje życie, aby tak jak ten ołtarz, który stanie się za chwilę świętością namaszczoną krzyżmem świętym, tak i wasze życie namaszczone tym samym krzyżmem w dniu chrztu waszego stało się świętością waszych słów, myśli i czynów. Moi drodzy, Bóg pragnie czuć się pośród was jak u siebie. Pragnie być z wami. Ten Boży dom jest znakiem Jego obecności dla wszystkich. Dla tych, co przekraczają próg tego domu, to szczególna Boża przestrzeń napełniona krzyżem Chrystusa, ołtarzem, tabernakulum, chrzcielnicą, obrazami, figurami. Otwieramy się na ciszę, na sprawowanie mszy świętej, modlitwę, adorację i to w sposób szczególny jesteśmy ukierunkowani tutaj na szukanie sensu życia. Pod działaniem łaski Bożej porządkujemy nasze osobiste relacje do Boga, do człowieka i względem samego siebie. To dom otwarty dla wierzących, ale również dla niewierzących. Możemy tu zostawić nasze troski i grzechy, choć są też takie sprawy, które musimy zabrać ze sobą w nasze codzienne życie. Bóg chce, byśmy w tym miejscu dotykali tajemnicy Niego. Kościół, świątynia jest domem Bożym, do którego Pan Jezus chce wejść. On chce być u siebie, abyśmy mogli Go tu spotkać. Kościół jest wyjątkowym domem, gdzie ludzie szukają źródła łaski i ją znajdują. Dzisiaj ta świątynia, ten dom stanie się takim miejscem, do którego Bóg chciał przyjść i pragnie w nim pozostać. Niech z tego uświęconego miejsca płynie w teraźniejszość i przyszłość ta wielka prawda, że Chrystus jest Bogiem, Królem i Władcą Kościoła Świętego i całego świata. I ten Kościół przypomina wszystkim przechodzącym obok Niego, że nie samym chlebem żyje człowiek, że mieszka tutaj Bóg, który czeka na nich. Niech dla wszystkich ta świątynia będzie również domem obecności Matki Bożej i jej prośby o modlitwę. Niech rozwija się tu dobro uczynków miłosierdzia, aby święty Mikołaj mógł
poprowadzić kiedyś do domu Ojca. Amen. Święty zachód. Teraz wyznajmy.